Podzielmy 350 przez 50. Jeden ze sposobów podejścia do takiego dzielenia jest taki: gdybyśmy mieli 350 czegoś, na przykład ciastek czekoladowych i chcieli podzielić je na grupy po 50 w każdej, to ile otrzymalibyśmy takich grup 50 ciasteczkowych? Inny sposób to zliczanie kolejno 50-tek. Tak długo, aż dojdziemy do 350. I wtedy sprawdzamy, ile 50 zliczyliśmy. Ile mamy grup? Jedna grupa to 50. Dodać. Druga grupa z 50 ciasteczkami to razem 100, dodać kolejna grupa 50 ciasteczek to razem 150, jeszcze jedna to razem 200, 200 dodać 50 to 250, dodać jeszcze jedno 50 to razem 300 i dodać jeszcze jedno 50 i mamy razem 350. Jeżeli dodamy te wszystkie 50, te wszystkie grupy po 50 w każdej, to otrzymamy 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. To wszystko razem to 350. Czyli 350 możemy podzielić na tyle grup po 50. Ile tu jest grup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli 350 podzielone na grupy po 50 daje w wyniku 7. Spójrzmy teraz na tę te siódemkę, na ten iloraz, czyli wynik dzielenia i zauważmy, że gdybyśmy podzielili 35, przez 5 to również otrzymalibyśmy w wyniku 7. 35 podzielone na grupy 5 też równa się 7. Oznacza to, że te dwa zera nie mają większego znaczenia, nie mają wpływu na wynik dzielenia. Możemy je skrócić. 0 na końcu pierwszej liczby skraca się z 0 na końcu drugiej liczby. Przyjrzyjmy się i zastanówmy, dlaczego tak jest. Dzielenie jest bardzo podobne do ułamków. Gdybyśmy zapisali to dzielenie tak jak ułamek zwykły, czyli 350 50, to w takim zapisie ta kreska ułamkowa oznacza to samo, co ten znak dzielenia. 350 podzielone przez 50 to to samo, co 350. 50. A jeżeli mamy tak zapisany ułamek, to możemy go uprościć. W tym konkretnym przypadku, ponieważ mamy na końcu każdej z liczb 0, to wiemy, że są to wielokrotności dziesiątki. Możemy więc obydwie te liczby podzielić przez 10. Licznik i mianownik możemy podzielić przez 10. Kiedy dzielimy liczby całkowite przez 10, to możemy zastosować pewien schemat. Kiedy dzielimy liczbę całkowitą, w tym przypadku 350 przez 10, to wystarczy, że skreślimy ostatnie 0, czyli 350 podzielone przez 10. Równa się 35. 350 możemy podzielić na 10 grup po 35 w każdej. 50 podzielone przez 10 możemy obliczyć w ten sam sposób. Kiedy dzielimy 50 przez 10, to wystarczy, że skreślimy ostatnie 0. Albo inaczej mówiąc, 50 podzielone na grupy po 10 da nam w wyniku 5 grup. No i mamy uproszczony ułamek 35 piątych, albo inaczej 35 podzielone przez 5. To samo mamy również zapisane tutaj. W obydwu tych przypadkach widać, że 350 podzielone przez 50 to to samo co 35 podzielone przez 5. Uogólniając, kiedy dzielimy liczby całkowite i obydwie liczby kończą się w zapisie zerem, możemy te zera skreślić, możemy skrócić taki ułamek, możemy uprościć taki ułamek przez pominięcie tych zer, dokładniej mówiąc przez podzielenie licznika i mianownika przez 10. Obydwie te liczby dzielimy przez 10. Skreślamy te dwa zera i otrzymujemy równoważny zapis, ale z mniejszymi liczbami. I nie wiem, jak dla Was, ale według mnie dzielenie jest znacznie prostsze, kiedy liczby są mniejsze. Zróbmy jeszcze jakieś podobne zadania, na przykład 420. Podzielone przez 70 i jak widać, znowu mamy dwie liczby całkowite, i obydwie mają na końcu, na pozycji jedności, 0. I tak jak poprzednio, skreślimy te zera. Podzielimy obydwie te liczby przez 10. Da nam to równoważne działanie do wykonania, ale prostsze: 42 podzielone przez 7, a 42 podzielone przez 7 równa się 6. W takim razie 420 podzielone przez 70 również równa się 6. Podzielmy jeszcze coś, na przykład 5600 przez 80. Znowu widzimy, że na końcu po prawej stronie obydwu liczb mamy zera. Jeżeli skreślimy to 0, to również możemy skreślić ostatnie 0 w drugiej liczbie. Nie możemy skreślić obydwu tych zer, mamy tu jeszcze jedno zero, upraszczamy taki ułamek, zawsze skreślając taką samą liczbę zer w obydwu liczbach. No, i mamy uproszczone równoważne dzielenie 560 podzielone przez 8. I ciągle nie jest to jeszcze super proste zadanie, ale prostsze niż to dzielenie przez 80. Możemy teraz na przykład pomyśleć o liczbie 560 jak o 56 dziesiątkach, bo na końcu po prawej mamy 0, a 56 dziesiątek albo inaczej 560 można zapisać jako 10 razy 56. Te dwie liczby oznaczają to samo: 560 i 10 razy 56. 10 razy 56 to 56 i dopisane 0 na końcu po prawej. Zapisanie w taki sposób powoduje, że mamy jeszcze inne, ale ciągle równoważne działanie do wykonania, które jest prostsze. 56 podzielone przez 8 równa się 7. Tutaj mamy jeszcze dziesiątkę i znak mnożenia, a 10 razy 7 równa się 70. Czyli wynik dzielenia 560 przez 8 to 70, a to oznacza, że wynik tego dzielenia 5600 przez 80 również wynosi 70. Bo jeżeli skrócimy i skreślimy zera i podzielimy, to otrzymamy taki sam wynik, jak bez skracania. Musimy pamiętać przy takim skreślaniu zer, przy upraszczaniu tego dzielenia, że zawsze trzeba skreślić tę samą liczbę zer w obydwu liczbach. Tutaj nie możemy skreślić obydwu zer. Jeżeli skreślamy jedno zero w dzielnej, to również skreślamy jedno zero w dzielniku. Inna sprawa, o której musimy pamiętać, pierwsza jest taka, że skreślamy tę samą liczbę zer, druga jest taka, że te skreślane zera muszą występować na końcu po prawej stronie każdej z liczb. Gdybyśmy mieli na przykład takie dzielenie 506 podzielone przez 20, to nie możemy tego zera skrócić z tym zerem. Bo to zero to nie jest zero na końcu liczby. Gdybyśmy tak zrobili, to otrzymalibyśmy 56 podzielone przez 2. A to nie jest równoważne. 506 przez 20. Te dwa dzielenia nie oznaczają tego samego. Każde z nich miałoby inny wynik. W ten sposób nie można skreślać zer. Możemy skreślać zera tylko, jeżeli występują na końcu po prawej stronie liczby i zawsze skreślamy tę samą liczbę zer zarówno w dzielnej, jak i w dzielniku.